Przygotowanie, tu się tutaj przygotowywaliśmy, też konsultowałem się z Kamilem, z Lucynką Nagórską i Zygmuntem Prochowiczem. Pierwsza rzecz, pokazuję im zawsze coś takiego, zobaczcie. Jak ma być ułożony tutaj dzięki Habysowi, Grzesiowi, byłem między innymi w Jaśle, robiliśmy tam w takim pięknym pomieszczeniu ułożenie. I teraz zobaczycie zaraz z góry, żeby widzieli, żeby się zastanawiali jak i tak dalej. Oczywiście omawiam, dlaczego takie ułożenie ma być przy zgiętych nogach, zaraz zobaczycie. I teraz jeszcze jedna rzecz. Omawiam, zobaczcie. Mięsień prostowni grzbietu, przechodzący w mięśnie kończyn dolnych, między innymi zginacze. Tu pokazuję prostowni grzbietu, więzadło krzyżowo-guzowe, proszę zobaczcie. I do tego więzadła krzyżowo-guzowego przyczepiają się tego małego więzadełka. A tak jeszcze tylko jest w okolicy nadkłykcia bocznego. Proszę Państwa, przyczepy prostowników, palców i nadgarstka nie przyczepiają się do, bezpośrednio do kości, tylko do więzadła. Dla tych wszystkich pięciu, nawet sześciu mięśni. I teraz pokazuję, jeżeli te więzadło krzyżowo-guzowe, teraz jest jedna rzecz. Dlaczego mówię, ma być zawsze odkryta szpara pośladkowa? No bo między innymi może sobie znaleźć, czyli już mają odpowiedź, jak ma tu ułożyć po to, żeby... Poczekajcie, poczekaj. Właśnie oni wiedzą lepiej od ciebie, poczekaj. No właśnie, no. I teraz zobaczcie, mówi od razu, jakie są mięśnie i z tego tytułu oczywiście, zobaczcie, musi być pływalek podstawy skokowe. Przy tym wałku przy stawach skokowych od razu mawiam jedną rzecz. To, co Czarek mówił, też na to zwracam uwagę. A mianowicie, jeżeli ja wezmę za bardzo na stopy, to zobaczcie, co się dzieje z mięśniami podłużnia. Jeżeli ja sobie wezmę w ten sposób, to one wiszą i też to nie będzie dobre. Musi być idealnie wycentrowane na tą okolicę. Następnie, oczywiście pływałki, za to mówimy sobie jeszcze dalej. Tu widzicie i teraz zobaczcie, zrobiłem specjalnie zdjęcie, że głowa jest z bok. Czyli jeżeli jest głowa w boku, to zobaczcie, co się dzieje z mięśniami tutaj okolicy szyi, mięśnie mózgowo sutkowy i tak dalej, mięśnie głębsze, nie dają mi rozróżnienia. Oczywiście pokazuje to, co się dzieje tak samo z kręgosłupem. To daje takie ułożenie głowy. Niestety, w zasadzie z tej segregacji, zobaczcie, zaburzenie ukrwienia, wzmożone napięcie tych wszystkich więzadeł i tak dalej, i tak dalej. Tu stopa. I teraz zobaczcie jedną rzecz. To, co na pewno wy też, daj Boże, zwróciliście, i ja tak samo ja mam nadzieję. Tu głowę podnieść troszkę do góry. Zaraz poczekajcie. Zobaczcie, mamy kliny. To, co tutaj mówiłeś, że takie wygłaskanie. Zobaczcie, ułożę klin tak. Zobaczcie, połóż. Będę zahaczał. Będzie mi to przeszkadzało. Zobaczcie, przeszkadza. Teraz zobaczcie, ułożę tak. Ja zawsze mówię co? Ekspresami w górę. Zobaczcie, mogę objąć. Nie ma problemu. Jak ułożę tu, czy ja będę mógł wykonać do końca? Nie. Troszeczkę staram się z boku, żebym mógł wykonać, zobaczcie, płynnie ten ruch. Ok? Czyli ekspresami do góry, Lucynka. No masz to kliny do niczego. Nie, no akurat tak. Teraz zobaczcie, proszę pływałki też. Oczywiście mówimy, dlaczego pływałki. I teraz jedna rzecz, od razu wychodzi. Jeżeli mam ręce wzdłuż tułowia, czy ja zawsze mogę wszystko zrobić przy szyi? Nie, no od razu mówię, zobaczcie, mięsień trapezus, który składa się z trzech mięśni, to on automatycznie, słuchajcie, niestety w tej pozycji jest najbardziej rozluźniony. Dlatego wymyślałem wtedy z firmą Habys, weźcie, połóż tam ręce z przodu, te dwa stoły akurat mają, zobaczcie, kliny zabieramy sobie, zobaczcie. I teraz tak, gdzie jest moja koleżanka wczorajsza z kolacji? Mieszka, o którym rozmawialiśmy i tak dalej. Gdzie ona jest? Uciekła. To może, chodź Marek, tu dojdziesz do nas. Zrób rolowanie, typowe zwijanie, ugniatanie na mięśniu części zstępującej mięśnia czworobocznego. Zobacz, no sobie zrób, odkształć. Dobrze, z chwytem ugniatania zrób tak samo. Dobrze, ale tak kilka razy sobie zrób, żeby sprawdził, sobie zdiagnozował. Dobrze, teraz weź sobie wzdłuż tułowia. Sprawdź teraz sobie, to jest mój kolega, ale nie umawialiśmy się, napięty, tak? Włóż szczepliny,
W najbliższym numerze medycyny sportowej będzie, zrobiłem badania, ułożenie klinów, bez klinów i tak dalej, Kamila mojego i jeszcze Ani Caban z badaniami EMG, napięcie mięśnia najszerszego grzbietu, najbliższy numer medycyny sportowej. Zobacz, Marek, teraz jest różnica? Jest duża. Sami zobaczcie, czyli to ma kolosalny wpływ. I teraz zobaczcie, będziecie mieli klientów i od razu mówię, pacjentów, którzy musicie zwrócić uwagę na to. Nie może być tak, że ja sobie ręce wezmę. Jeszcze jedno, w czasie zabiegu mówię, nie wolno ci powiedzieć, proszę rączki wzdłuż tułowia, proszę ręce do przodu. Nie, wy zrobicie sobie, tak, co masz zrobić, ręce przekładasz, tak, ona to robi, żeby jak gdyby odciążyć w trakcie tego przenoszenia i nie dodatkowo nie napinał sobie sam mięśnie, kiedy to robi. Czyli zobaczcie, postępowanie takie diagnostyczne, chociażby dlatego, że ktoś ma wzmożone napięcie tutaj mięśniowe. A propos klęcznika, to moi przyjaciele, nie lubię tego. Dlaczego? Ja wiem, że kobiety ciężarne czy nieciężarne. Zobaczcie, co się robi z kręgosłupem. I no, o tym mówi prawo. Jakie prawo? No między innymi zobaczcie schemat kół zębaty Wilbrigera. Macie fizjoterapia polska, opisane jest w innych podręcznikach, chyba Nowotny tak samo pisuje, prawda? Tu zobaczcie, co się dzieje, jeżeli ja głowę wezmę tak, a rzeczywiście zobaczcie, jaka jest pozycja. Po drugie zobaczcie ten tą, tak samo tu. Kąt dolne łopatki odchyla się, obły większy się przemieszcza, przycina sobie tutaj mięsień trójgłowy łydki, jedną z głów, zaburzenie uczenia. Kobieta w ciąży, ktoś mi powie, okej, a dlaczego ja nie mogę na boku przemasować? Z Habysem wymyślaliśmy, jak masować kobiety w ciąży w leżeniu na brzuchu. Idealna to jest pozycja. W leżeniu na brzuchu między innymi, tak samo można, ale odpowiednie ułożenie i tak dalej. Mam takie zdjęcia do stołów, które też można kupić poza zagranicami w Stanach, a tutaj Habys sobie jeszcze, zobaczcie, zrobił tak, żeby ten brzuch padł. Między innymi tutaj jest inne ukrwienie na odciągnięcie, między innymi płodot spada, jak gdyby niżej, nie uciska na aortę, nie uciska na wątrobę. Zwłaszcza dużo kobiet ma rwę tuszową w wyniku. Te koszulki, które produkowane są, ja je załatwiam zawsze, to między innymi żona tego producenta miała rwę tuszową od 6 miesiąca tak potworną, że chodziła o 2 kulach, a ostatni miesiąc ciąży leżała. Po urodzeniu dziecka nie wiedziała, że ona kulę miała. Gdzie miał kulę? No przynajmniej muszę mieć z nim wody. No ponieważ już nie było przyczyny tego ucisku. Czyli zobaczcie schemat kół zębaty według Wigera, możecie to znaleźć w podręcznikach fizjoterapii. Masaż według Prochowicza, zobaczcie, faza przygotowawcza do egzaminu. I teraz zobaczcie. Szkoda, że wy nie leżycie, bo byście na sobie to zrobili. Ja to też tak zawsze mówię. Na jednych pierwszych zajęciach jest ogłaskanie. Teraz powiedzcie mi, powinienem zacząć masaż. Każdy mi powie, zrobię głaskanie. Hello, ej, dlaczego głaskanie? A przecież ja muszę zrobić to na tkankach jakich? Rozluźnione. Sprawdźcie, wszystko zrobić. Co robimy sobie? Sprawdzamy sobie, ale robimy to wstrząsaniem. Tylko nie robię wstrząsanie przesuwając ręce, bo niestety, słuchajcie, co się dzieje? No będę przemieszczał, czyli podrażniam eksteroreceptory. Zobaczcie sobie, tak? I teraz zobaczcie, możemy im zadać takie rzeczy, też się nie umawialiśmy, jedną ręką czy dwoma rękoma. Większa powierzchnia, mniejsza powierzchnia. Zobaczcie, jak jest symetrycznie, niesymetrycznie, tak? Patrzy, że jest rozluźnione, może poprawić klin, może nie poprawić, jeżeli ewentualnie. I dopiero, proszę Państwa, mamy głaskanie eksteroreceptywne. I teraz zobaczcie, wszyscy byśmy zrobili jak? Siu, do góry, prawda? Ale zaraz. Kogo tu chce? Kto chce przyjść do mnie? Chcesz? Nie. Teraz zawsze im mówię tak, te osoby, co leżą, one no wiedzą to, ale zakładamy, że nie wiedzą, no pierwsze zajęcia są z grzbietu. Zróbcie sobie i teraz ja im mówię, bądźcie najbardziej delikatni, jacy jesteście. Zróbcie głaskania i teraz im mówię, proszę zrobić głaskanie do góry, od kości krzyżowej, załóżmy, do głowy. Zróbcie 4 razy do góry. Tak, oni wiedzą ten model metodyczny, że jak ma wyjść, prawda? Wyjście na barki, no tu ładnie robią, bo już są po trzeci rok, prawda? I już są po tym. Tak, okej, okay. Zakończenie tu oni na początku tego nie robią, dlatego ja im teraz robią, no bo już są wyuczeni, no słuchajcie, dlatego. Ale zróbcie bez zakończenia, zawsze robię tak. Oni robią tak, stój, dobrze, tak, stój. Ja mówię dobrze, a teraz z wykończeniem. Tak, zobaczcie, na naramienny schodzą, okej. Okay. I teraz stop. Teraz te osoby, co leżą, które było lepsze? Ja im mówię, oni mówią drugie. Ja mówię, zobaczcie.
a dlaczego nie piesze? No i wtedy analizujemy, że bez wykończenia i tak dalej. Następna rzecz, zobaczcie, omawiamy sobie te wszystkie powierzchnie. Ale słuchajcie, teraz mówię, dobrze, to znajdź taką metodę głaskania, która będzie najdelikatniejsza. No i mówię, zróbcie sobie do boku. I teraz mówię tak, zróbcie z prawą stronę tylko, prawą stronę, od kręgosłupa do boku. Proszę zrobić. Naprzemiennym sposobem odkształcania. Tak. Zobaczcie, jedni robią od głowy w dół, jedni tu i sobie analizujemy. Zróbcie sobie od kości krzyżowej do barku. Oni teraz ładnie wykańczają. Na początku wiadomo, zajęć nie wykańczają. No, dobrze, o już, dobrze, wykończyła, dobrze. A teraz ja mówię, zrób to obydwoma rękoma jednocześnie. Zasada habituacji. Przyzwyczajenie, na koniec mam dla was to przygotowane. Według Spencera. Często jak sprawdzamy testy egzaminacyjne, piszą według habituacji. Tutaj gorzej, że wiedzą o tym, co to jest habituacja. Okej. Okay. I teraz zobaczcie. Pytam się, czy naprzemiennie wykonywanie było przyjemniejsze, czy jednocześnie oburącz. Oczywiście przy oburącz mówię, żeby zrobiła nakładanie się, żeby ta cała powierzchnia, czy tak. Oczywiście wyjdzie tak, że to jest działanie drażniące, a oburącz będzie działanie takie mniej delikatne. I sami to one, te osoby, co leżą, muszą powiedzieć. Dalej, proszę państwa, mówię, słuchajcie, zróbcie sobie głaskanie z góry w dół, od kości, od głowy, symetrycznie, prawa po prawej, lewa, tak, ale nie, sam w dół. Dobra, zobaczcie, już wyprzedziła to, co miałem zrobić, okej. Okay. Zróbcie jednocześnie, dobrze. Z góry na dół, tylko bez barków na razie. Dobrze. I mówię tak. Teraz bądź lepsza. Chcesz być lepsza, zrób z barkami, zróbcie, na barki, tak. Dobrze. I teraz dopiero wzdłuż tułowia. Okej. Okay. Dobrze, stop. Okej, już wykończyła dalej. Okej. Tak trudno, żeby wam pokazywać te błędy, jak dobrze robią. A teraz róbcie jeszcze raz do góry to samo. Od kości krzyżowej. Do góry, do głowy i na barki. Jeszcze raz. Dobra, okej. I się pytam, temu co leży, zapytaj się, które było przyjemniejsze. No oczywiście powiedzą, że z góry na bok, ale ja mówię, okej, ale chcę być jeszcze lepiej. A mianowicie kwestia była włosów. Tak, macie tablicę między innymi u tkania. To jest sprężyste odkształcenie, zobaczcie, na skórka, gdzie nie ma ukrwienia, czyli ja mogę sobie latać. Ale jest jedna rzecz, mam warstwę brodawkowatą, wtedy już zobaczcie, to jest super rzecz, narząd idealny, ponieważ w każdej pętli naczyniowej są ekstra, zobaczcie, unaczynienie. W skórze jest, słuchajcie, bardzo dużo ilości krwi. Zobaczcie to, co często widzę, między innymi na klęcznikach, jak ktoś tam robi i tak dalej. Kierunek z dołu do góry. Proszę zobaczyć, od barków do głowy. No zaraz, hello, mam inaczej. Bogusia Kowalska robiła badania między innymi, czy się zwiększa ciśnienie, czy nie. Tak, jeżeli ja będę chciał podnieść ciśnienie, to jeszcze może ewentualnie, ale tak, to dlaczego? Tu macie, zobaczcie, utkanie chłonne skóry, czyli też zobaczcie, jaki jest kierunek. Okej, okay, to muszę im powiedzieć. I teraz zobaczcie, I love you, I want you. Napięcie skóry, zobaczcie. I teraz mówię, zróbcie sobie, robimy wzdłuż napięcia linii skóry, czyli pamiętacie, na barki i potem w dół, zobaczcie, tak, zobaczcie, co robią, okej. Okay. I teraz odcinek lędźwiowy, co na odcinku lędźwiowym? I to jest najdelikatniejsze działanie, zobaczcie. Tu, bo nie napinam skóry, najmniej ją napinam. A teraz druga rzecz, zróbcie to samo od dołu do góry tak samo. Od dołu do góry, tak? Ten sam kierunek, tylko zobaczcie i mówię, analizujemy, które było przyjemniejsze. No to zobaczycie, że zawsze wykończanie te w dół. Czyli ja mówię tak, pierwsza rzecz robimy co? Wstrząsanie zaczynając. Potem robimy wzdłuż napięcia linii, ale od głowy. Cyk. Potem mogę zrobić sobie, przygotowując do boku, od dołu, od kości krzyżowej, idziemy do boku, do głowy. Też idę wzdłuż napięcia, ale już jest głębsze troszeczkę działanie. A teraz następne działanie dla skóry, która już ma utwienie, idziemy jak? Do góry. Proszę przegłaskać do kości krzyżowej z wykończeniem na barki. Oczywiście analizuję, co złego robią. Teraz zobaczcie, mówię, to zrobiliśmy. Opracowałem skórę. Wiem, że ta skóra już się przemieszczała. To, co mówiliśmy, skóra za pomocą troczków. W różnych miejscach są różne długości. Przyczepia się do tkanek niżej. Zróbcie teraz ruchem kolistym, czyli ja mówię kolistym, żeby lepiej wiedzieli, jak to zrobić. Zróbcie sobie, oni to wiedzą, ale ci, co zaczynają, to mają największe trudności z tym odkształcaniem skóry. Zróbcie odkształcenie skóry w stosunku do podłoża największe wzdłuż przebiegu naczyń limfatycznych, czyli proszę zrobić do pachy, tak,
I teraz zobaczcie, bardzo często jest błąd, od razu pokazuję, robią, oni dobrze robią, tak? Zobaczcie, bardzo często jest tak, pokazuję, robią tą ręką w tu. Ja mówię, zaraz, tą robisz, a mamy układ chłonny tu. Rób jednocześnie tu. Jedna rzecz. Druga, zobaczcie, wychodź na bark. I trzecia, zobaczcie, to robię, wyjdź między barkiem, tutaj jeden bark, i między łopatką. Zobacz i się wtedy pytam, zobacz, jakie moje działanie jest, jeżeli ja zrobię przez łopatkę. To jest nie jest przyjemność. No bo zobaczcie, nawet brzeg skóry. Zrób tak, a zrób tak. Zrób tak, a nie rób tak. Takie działanie jest kiepską rzeczą. Czyli jeżeli ktoś przyjdzie na przykład z bólami kręgosłupa, to moje działanie takie, napinając różny kierunek skóry, będzie powodował napinanie się skóry, ale słuchajcie, jak skóra to powięź, jak powięź to mięsień. Ale jeżeli ja znajdę kierunek taki, który nie ma, tego napięcia jest minimalne, bo zawsze będzie, zawsze odkształcenie skóry będzie dawało. Ale to będzie co? Działanie przygotowawcze, habituacja do tego, że jeszcze będę inne struktury robił. Czyli to jest dla mnie, szukaj od razu w trakcie takie odkształcenie, które będzie najlepsze. Może być tak, że u danej osoby, zwłaszcza w masażu łącznoodkarkowym, zobaczcie, robię tak, i ktoś mi powie, to rób, odkształcaj tą skórę w tą stronę. Ale zaraz, jego boli, a jak boli, to co on robi? Uniesie bark, uniesie głowę, boli mnie, ej, to mnie boli. Uniesie bark chociażby, no to co, napina mi wszystkie struktury, czyli kiepsko. Może to być jako diagnostyka, ale ja chromolę taką diagnostykę, będąc pacjentem chociażby, tak? Zobaczcie, druga rzecz, teraz jest, zobaczcie, jedna rzecz. Zróbcie zwijanie wzdłuż od kości krzyżowej, po prawej stronie zróbcie, do góry, do okolicy głowy. Zobaczcie, od razu im pokazuję. Tu jest bardzo trudno zrobić, złapać. Złapcie na odcinku lędźwiowym. Ból. Dobrze będzie, jeżeli ktoś ma rwę kurczową, bóle jakieś tam przeciążeniowe i tak dalej. A zróbcie teraz do boku. Zobaczcie. Zobaczcie. I pytam się, co jest łatwiej zrobić? W tą stronę czy w tą? No w tą. No to jak ktoś ci przyjdzie z napiętym mięśniem, z bólem, to ja będę robił do góry, hello, nie chcę tego. Co pacjent robi, często mówi, szczypie mnie. Ona go ja nie szczypie, czy on nie szczypie w czasie masażu, tylko takie jest odczucie, prawda? Teraz zobaczcie tutaj, zobaczcie, jaka jest napięcie skóry sprytne, I love you, I want you, na stawach. A mianowicie zobaczcie, ruch okrężny, tak jest skóra nasza, super zrobiona. Teraz zobaczcie tu jeszcze, jak łatwo nam tu jest odkształcić. Tu mamy unerwienie, tak samo i tak dalej. Teraz zobaczcie, pokazuję powięzie, bo to było dla skóry, ale mam potem niżej. Szybko przeskakuję pewne rzeczy, ale trudno. Mamy powięź piersiowo-lędźwiową. Tu między innymi mam kość krzyżową i talerz miednicy. Teraz zobaczcie, mówię, to jest powierzchowna. Ta powierzchowna się przyczepia, zobaczcie, kość krzyżowa, miednica. Mam głęboką, zobaczcie, też kość krzyżowa, miednica. Czyli dla mnie, oczywiście przyczepy są tak samo i granice powięzi. Dla mnie istotną rzeczą jest wyrostki kolczyste, zobaczcie, to jest ta powięź. Czyli ja teraz będę co im liczyć? Gdzie, co mam opracowywać poprzez rozcieranie chociażby sprężysto odkształcenie tkanki łącznej, powięzi, przyczepy, bo to będzie i dla mięśni, i dla powięzi. Talerz miednicy, kość krzyżowa, tak? Dobra, zróbcie odkształcenie. Oczywiście ja sobie mówię tak, zaznaczamy kredeczki, to nie pytajcie się, gdzie kupiłem. Wiadomo, w sklepie jakim. Jeszcze dzisiaj, jak zdążę o tych bodźcach powiedzieć, kolory też są istotne. Nie wiem, czy wiecie, kto wymyślił kolory dla naczyń krwionośnych, dla naczyń żylnych. Macie? To są zmywalne do skóry, do ciała, specjalne, że nie ma problemu. Zaznaczcie sobie, proszę, wyrostki kolczyste i wtedy będę mówił, zaraz zobaczycie. Oczywiście omawiam, jakie są mięśnie, te powierzchowne, głębokie i tak dalej. Na ciele pokazuję, gdzie te mięśnie się znajdują. I teraz zobaczcie, pierwsza rzecz, pokazuje tak samo tą powięź, ale dla mnie będzie oczywiście zasada warstwowości potrzebna dla mięśni. Pokazuję, gdzie się trapezus przyczepia, dlaczego głowa nie może być tak, bo chociażby ten otwór będzie przymknięty i będzie zaburzenie krwienia, tak samo i tętnice różnego rodzaju, jaki jest kierunek mięśnia trapezjusa i tak dalej. To mamy teraz trapezus. I teraz zobaczcie, pokazuję, że zbudowany jest z trzech części i przyczepię. Proszę zaznaczyć i automatycznie tak samo rozakami. Proszę zaznaczyć przyczepy mięśnia trapezjusa na wyrostach. Filmuję, pytał się? Ale rozlecenie. Tak? Okay. I zobaczcie, dojdę sobie, zobaczcie co robi, sprawdza łopatki. Pokazuję jeszcze następną rzecz dla nich ważną. Mianowicie,
Gdzie będzie? Oczywiście sprawdzam to szybko. Szybko zazna się, bo to szkoda czasu. Kilkoma kropeczkami po wyrostkach kończyć, zobaczcie, mają anatomię palpacyjną, tak? Oni mnie lubią za to chyba, co? Okej. Okay. Teraz zobaczcie, pokazuję, jak włókna idą. Zobaczcie, podzielam to na włókna, bo to będzie dla mnie istotny kierunek. Dlatego głaskania chociażby, nie do góry. Zobacz, gdzie jest przyczepy i tak dalej. Sobie zaznaczają. Tak, proszę sobie tutaj zaznaczyć, ewentualnie C7 poszukajcie sobie. To, co zobaczycie, ten rąb taki bardzo ładny, między innymi wczoraj Krzysiu też chyba na to nawet zdjęcie. Tutaj zobaczcie, to jest zdjęcie z amerykańskiego podręcznika. Błąd kategoryczny, o zobaczcie, co tutaj jest. No jak ten człowiek ma masować dobrze za jakiś czas, jak mutowanie? A jest inny sposób. To samo zrobimy, ale na pewno nie kciukiem. Zobaczcie, jaki jest kierunek. Taki kierunek dla kciuka? Dla kciuka to jest zdjęcie, to jest zginacz silniejszy. Przywiedzenie jeszcze ewentualnie, ale zobaczcie, co on tutaj robi. W tą stronę, zobaczcie, jakie tu struktury się przeciążają. Bez sensu, tak samo tu, zobaczcie. A po drugie, zobaczcie, paznokiem będzie rysował, wejść się po trapezu. Tutaj tak samo ewentualnie pokazuje. Pokazuje, gdzie się znajduje, tak? Proszę zaznaczyć tak samo łopatki, kąty dolne łopatki, brzegi łopatki. Tak? Oni się bawią, nie nudzą się, słuchajcie, szukają, myślą, to też jest, domyją się, nie ma problemu. Paweł, zwróć uwagę, że oni nie szukają automatycznie, tylko najpierw muszą wymacać. Tak, no dlatego zobaczcie, oni akurat szkoda, że są już po zajęciach dawno, ale szukają, zobaczcie, dotykają. A wiecie, do czego nam to będzie potrzebne? Jak będzie rozcieranie, to on będzie widział, że ta linia się przemieszcza. Tak. I wtedy ja mówię, ej, przytrzymaj skórę, bo ty przemieszczasz i co? Nie tę strukturę masujesz. To jest dla nas, dla mnie istotne. Oni nawet o tym nie wiedzą. Dlaczego im to mówię? Pomalowaliście tam sobie? Kalina pomasowała, tak? Dobra. I teraz zobaczcie. Przy okazji będę im mówił, po co im to robię. No po to, że zobaczcie, te mięśnie równolego, boczne, dźwigacz, łopatki i tak dalej, się przyczepiamy. Znaleźć kąt dolne łopatki, przyczep dla mięśnia najszerszego, zaznaczę go tam sobie. Oczywiście omawiam, że zobaczcie, to jest, jak ten mięsień jest napięty, to drugi jest równolego, boczny i tak dalej, tak? Teraz zobaczcie, jaki jest kierunek, proszę zobaczcie, tych mięśni, jak przebiegają, dźwigacz, lewator, skapulet, dźwigacz, łopatki, jak nie, od razu widzą, jakie przyczepy są. Zobaczcie, nie daję im tutaj ściągi do tego, żeby widzieli, bo wtedy, jak ja im pytam, to dochodzę i mówię, powiedz mi tu i tak dalej, mogę zapytać, prawda? Tak to spojrzy na slajd i widzi. Oczywiście tutaj mogę sobie, oczywiście rysują sobie. Teraz tak, proszę mi zaznaczcie linią długą, dźwigacz łopatki, od kąta górnego łopatki, proszę sobie, oczywiście mogę im pokazać, sprawdzić od razu sobie linię. Tutaj Lucynka jest drugą moją nauczycielką, tak żebyśmy... Tak jest, ja pilnuję, że Paweł dobrze mówi, ja to sprawdzam. Okej. Dobrze, zaznaczyliście. Mówię oczywiście o innych mięśniach nadgrzebieniowych, pokazuję też, jak nadgrzeb podgrzebieniowy te wszystkie inne przebiegają, żeby widzieli, bo to jak człowiek zobaczy, wszyscy masażyści są jacy, wzrokowcy. Ja tak samo, raz spojrzę nawet ich po twarzach, nie pamiętam nigdy Boże imion, na nich mówię myszki, czupurki i tak dalej, dzisiaj jeszcze inaczej powiem, zobaczą swoje zdjęcie. Zobaczcie, przygotowałem tak samo, jakie są mięśnie poszczególne, żeby włókna dzieli. I teraz zobaczcie, od razu widzą, że się gdzie przyczepia ten mięśnie. To, co wczoraj magister Pawlak, te krawędzie będą nas diabelnie interesowały, tak? Tak samo czy na innym zdjęciu, kaletka, że jak jest uciśnięta, jak podniesie tak, ułożenie takie, zobaczcie, co mi spowoduje, to między innymi, a jak będzie stan, teraz zobaczcie, obły większy, obły mniejszy, zobaczcie, głowa mięśnia trójgłowego przechodzi, źle ustawienie, kąt dolny łopatki idzie, myk, okej, okay. Zobaczcie uchwienie, nie będziecie już masowali chyba na klęczniku, przychodzi, co, misiaczku, i teraz zobaczcie, tak samo uchwienie, tak, zobaczcie, pokazuje każdy mięsień podłopatkowy, żeby mogli wejść, tak samo. No i oczywiście mięsień najszerszy grzbietu. Zaznaczcie mięsień najszerszego, przyczep mięśnia najszerszego grzbietu, granice mięśnia najszerszego grzbietu. Ja wiem, że Fundusz Zdrowia od nas wymaga, żeby szybko i tak dalej, ale słuchajcie, no nie czarujmy się, nie stracę nic, jak 5 minut przygotuję pacjenta, żeby się położył dobrze. A po drugie też walczmy to. Ja z moim profesorem mówię, szefie, ja muszę mieć na pół godziny. Wyrostki koczyste sobie, krawędź, górna część mięśnia najszerszego grzbietu, która jest też początkiem dla trapezjusza. Proszę, jak chcecie widzieć, czy jest dobrze trapezjusz narysowaliście, co robimy? Misiaczki, co robimy? Unosimy głowy i barki do góry. Proszę unieść sobie lekko i oni wie,
widzą, jak się napina. Zróbcie, złapcie brzegi od razu sobie, trapezjusa. Tu proszę brzeg trapezjusa, boczny brzeg trapezjusa sobie tu, tak, żebyście zobaczyli sobie, krawędzie trapezjusa, tak? Od razu widzą, najszerszy grzbietu tak samo będą widzieli sobie, od razu widzą, jak się napina, tak? Mogę sobie jeszcze inne rzeczy wymyśleć. I teraz pokazuję, jak kierunek biegnie, że przyczepia się do między innymi kąta dolnego łopatki, jak i to jest część, że przyczepia się do kości krzyżowej. Zaznaczcie sobie na kości krzyżowej tak samo. Karina zaznaczyła wszyscy, okej. Okay. Też mówię, zaznaczyli wszyscy, okej, okay, dochodzę, sprawdzę i tak dalej. Ktoś nie wie, proszę, pokaż i tak dalej. Pokazuję, o, to jest super zdjęcie, było wcześniej u Bogusi chyba, tak, czy u Borysa. Słuchajcie, to mi pokazuje, że nie mogą być ręce tak. Najszerszy grzbietu co jest napięty i piersiowy jest napięty. Przy masażu grzbietu ktoś sobie tak trzyma ręce. Rozróżniony jest mięsień najszerszy grzbietu? Nie. Zobaczcie jeszcze inne mięśnie pozostałe, które mam pod nim. Pokazuję oczywiście pośladki i tak dalej, między innymi jak tak będę miał ręce. W liczbach wam pokażę, opisany jest będzie poprzez EMG dla najszerszego grzbietu. Tutaj nie sprawdziłem właśnie, to mi wyszło potem przy badaniu, że ktoś miał praworęczny czy lewo. I słuchajcie, wyszło tak, że tą lewa strona była u niektórych osób bardziej napięta niż prawa. No mówię, kurczę, jak no? Ale potem czy ta osoba ma być leworęczna, czyli żyjąc tam, a to były osoby od 20 do 30 roku życia, rzeczywiście wykształciły sobie ten mięsień. I teraz zobaczcie. Mówię, jak będziesz miał rękę uniesioną tak do przodu, zobacz, jak między innymi utkanie naczyniowe dla krwi, między innymi dla najszerszego grzbietu jest zaburzone. Dalej, zobacz, oprócz tego jeszcze gałązki tak samo dla zębatego przedniego. Zobaczcie, serratus anterior jest fru. Zobaczcie, tak samo na mięśniu pokazuje. No i teraz mówię, weźcie sobie mięsień na, najszerszy grzbietu wyrostki kolczyste, zobaczcie, pokazuje, gdzie ostatnie żebro się, czworoboczny lędźwik. To mogę sobie zaznaczyć. Oczywiście prostowniki grzbietu będą bardzo trudno do znalezienia, ale na końcu coś wam jeszcze pokażę. Orientacyjne to będzie, ale palpacyjnie mamy, zobaczcie, jedna strofa, druga, trzecia. I teraz zobaczcie, pokazuję leżenie na boku. Chwała tutaj dla Habysa, zobaczcie, wymyśliliśmy to, przecież jego mogę położyć na boku. Weź tylko jedna osoba, połóż się na boku, tak, zobaczcie, też mamy, ja też mam to przy sobie, zobaczcie, połóż się, na prawym boku się połóż, zobaczcie, klin, zobaczcie, zostaje, zamień mu tą poduszkę, to też jest dla nas, słuchajcie, odklej ten i podłóż sobie odwrotnie, ładnie, tak, tak, połóż odwrotnie, to jest nie mój stół, dlatego nie, tak. I teraz zobaczcie, jeszcze pod głowę, nie, to tak, dobrze, mogę, okej. Okay. No akurat tutaj byśmy jeszcze coś podłożyli, prawda, ale to słuchajcie, teraz jego, o, poprawia sobie, już myśli, tak. Ręka prawa gdzie może być, dobrze, nie tutaj, pod uchowej sobie podłóż, tak, dobrze. Zobaczcie, jeszcze to nie jest dobre, aktywne. Musiałaby być, ale to są stoły składane, ja mówię o stole stacjonarnym, to. I teraz weź nogi z nogi, przygotuj do prostownika grzbietu. Myszko, chodź do mnie, nie znam cię, chodź. Będziesz, bo oni wiedzą, żebyś ty zobaczyła. Chłopcy są myszocenia. Teraz zobacz tak, zobacz sobie prostownik grzbietu, jak złap sobie prostownik, odkształcaj, zobacz. Łatwo jest, dobrze, a teraz odkształć sobie, weź sobie w jedną stronę, zobacz tą stronę, tak samo od razu pokazuję. Tak, teraz zobacz, zabiorę tą. Oczywiście, zobaczcie, łuk otwarty, tak samo spróbuj odkształcić, tak, drugą sobie, oni trochę inaczej to robią, ale okej, okay. Tak, tak samo to sprawdź sobie po tej stronie, połóż się teraz na brzuchu, tak, połóż się, bez klinu, tak, też sprawdzamy sobie, zobacz teraz prostownik, czy jest łatwo. Teraz włóż pływałek, tak, może sprawdzić bez tego, każe sprawdzać, sprawdź sobie teraz, podłożymy jeszcze sobie to biegu, tak, zobacz, podłożymy barki, no dobra, sprawdź oczywiście, sprawdź, tak, podkładamy kliny teraz, zobacz, tak samo, okej. Okay. Sprawdź sobie teraz. Oczywiście tu bym głowę, słuchajcie, troszeczkę wziął do góry, bo zobaczcie, czy jest, prawda? Akurat ten stół tutaj coś mówią, że jest. Tak, czyli zobaczcie, to się zmienia i oni wtedy myślą, szukają. Łatwiej tak będzie, jest. Ten nie pokazany będzie, że znacznie inaczej jest. Chociażby przy zwijaniu będzie inaczej, prawda? Jest różnica, ale w leżeniu na boku jest najlepiej było ci.
odkształcenie, prawda? Mało tego, wtedy mówię, słuchajcie, ktoś ma rwę kruszową prawą stroną, położy go na prawym boku, bez klina, ej, pomyśl sobie, wtedy otwierasz, dysk wychodzi, ej, on będzie się dobrze czuł, bo on będzie tak chciał leżeć, no bo nie ma tych, ja pokazuję zawsze na drzwi, że wkładam rękę, jak nie zamknę drzwi, to palce mogę trzymać, nie daj Boże zamknę, to od razu palce miażdżę, czyli dysk, zobaczcie, jest otwarty, fajnie wychodzi. Ale ja mówię, pozwolę temu pacjentowi leżeć na brzuchu, ale tylko z półwałkiem, pod odcinek lędźwiowy. A tak to powiem, słuchaj, niech pan leży ewentualnie chociażby z McKenzie'ego zobaczy tak samo z terapii. Na brzuchu, ale na tym drugim ewentualnie bezpiecznie, tak? Zobaczcie, tu pokazujemy wszystko, żeby nogi stabilna, żeby była. Oczywiście tam u... było, w ogóle tam był masaż u ciebie wcześniej prezent. Super rzecz, bo można sobie też podwiesić tą rękę, prawda? Jeszcze lepiej. Są jeszcze specjalne do rąk takie, ale tutaj zobaczcie nogę. Teraz zobaczcie, specjalnie oni wiedzą, że tak jak włożę, ta noga, zobaczcie, to co Czarek mówił wcześniej, zobaczcie, stopa opada, czyli piszczelowe pasmo całe, idzie do napięcia, bez sensu. Takie, zobaczcie, to jest klient, który tutaj, aby fajnie, że zrobiliśmy, a mianowicie dla kończyny dolnej. Ja go mogę wykorzystać od razu dla masażu grzbietu. No bo zobaczcie, mogę sobie podłożyć. Zobaczcie, stopa jest tak, a teraz zobaczcie tak, no to jest kiepskie, bo tam inne mogę robić. Oczywiście pokazuję prostowniki jak. Mogę sobie, zobaczcie to, wymyślać sobie jak chcę. O, tu pasma pokazuje prostowników różne. Opisać nawet punkty motory, punkty uciskowe dla trigger point mogę sobie. Kierunek jakiś tam dla tych mięśni. Oczywiście nereczki pokażę, bo to oklepywa czy tam coś, chociaż rzadko to robimy. Segmentarnego od razu mogę sobie, zobaczyć, pokazać, że jakie są poszczególne struktury. Nie dla masażu segmentu, dla jego diagnozy. Zobacz, talerz miednicy. Ktoś ma wzmożone napięcie skóry, zobacz. Jest, zobacz co będzie tutaj. Przy zmianach zobacz odcinka bólowego, w późniejszym etapie nauczania lędźwiowego. Zobacz ze skórą, tkanka, bo pośladkowy mięsień się napina. Zobacz do kości krzyżowej między innymi. Zobacz tutaj talerz miednicy. To wszystko możemy pokazać. Tak samo mogę umówić sobie od razu napięcie mięśni jakieś, osłabienie mięśni fazowych. My cały czas mówimy o, słuchajcie, o wzmagam, zmniejszam napięcie. Ale zaraz, przecież w niektórych sytuacjach chcę podnieść napięcie. To ja mogę wtedy zmienić kierunek. I wtedy będę napinał. A dlaczego? W jakiej sytuacji? Ktoś długo idzie, tak ma się wyprostować, no to wtedy będę napinał. Teraz zobaczcie, mięśnie odcinka lędźwiowego, jest 35 mięśni, tak jak ta pańczyna. Tu złapie, tu padnie mucha, tam pająk jest, wchodzi, jest to. No bo zasada tensegracji. Tyle mięśni, zobaczcie, między innymi. Nawet dźwigacz odbytu zwiera psewki. Kobieta w ciąży, zobaczcie, jest kobietą w ciąży do kina szaleństwo. Dlaczego? No to jej się cały czas jest siku, no bo wiadomo, ta lordoza nie, a tutaj te mięśnie są drażnione. Mały, zobaczcie, znamy to. Czy osteoporoza, czy ciąża między innymi, czy wada postawy, to wszystko widać. I teraz warto omówić, pokazać, że zobaczcie, mamy mięśnie, które przyczynia się do stabilizacji odcinka lędźwiowego i stawu biodrowego. Układy są, prawda? Jeden, drugi, mamy mięśnie dna miednicy, układ tylny i tak dalej. Teraz zobaczcie, oni to będą rozumieli. Chociażby tutaj, zobaczcie, układ tylny skośny. Najszerszy grzbietu już wiedzą, że jeżeli ten nie ma tej równowagi między tymi mięśniami, to zobaczcie, muszę opracować sobie kość krzyżową, talerz miednicy, czyli już mi znajdzie, bo będzie wiedział, gdzie to jest. I zobaczcie, dalej to będzie dla najszerszego grzbietu pośladkowego i powięź piersiowo-lędźwiowa. Oczywiście dla pośladkowego będzie poniżej krawędzi grzebienia kości miednicznej. Zobaczcie, najszerszy grzbietu będzie na. Mogę sobie to analizować z nimi spokojnie. Tu pokazuję na, od razu na preparatach, tak samo, zobacz, jak jest najszerszy grzbietu czworoboczny lędźwi, zobaczcie pośladkowy. To mogę, macie to na zajęciach, miesiaczki? Teraz zobaczcie, inny układ pokazuje, zobaczcie, cały czas pośladkowy, pokazuje talerz miednicy, gdzie jest. Oczywiście, zobaczcie, dlaczego jest przy układzie bocznym, przy tej takim no, bólach kręgosłupa, czy przy wadzie jakiejś, zobaczcie, koksartroza. Ma pacjent koksartrozę. Zobaczcie, jak chodzi skrócenie kończyny. To, co chce, może jak zdąży dzisiaj, endoprotezę. To zobaczcie, między innymi pośladkowy, tutaj mały, średni, ale przywodziciele są, przywodziciele są bardzo, bardzo napięte. No bo jeżeli mam skróconą nogę, no to myk, muszę podnieść. Jak podnoszę tą miednicę, to zobaczcie, przywodziciel musi razem z całą grupą mięśni obręczy biodrowej, co? Utrzymać moją równowagę. Pępek, środek ciężkości, tak? I zobaczcie dalej, inny układ pokazuje, skośny, brzucha, tak samo. Przeciwlegle uda, zobaczcie, tak samo przywodziciel, to samo idzie. No i prostownik grzbietu, blaszka, malią kość krzyżową,
to sobie mogą od razu laszkę głęboką, talerz miednicy dla przyczepów, dla powięzi piersiowo-lędźwiowej, więzadło krzyżowo-guzowe. To jest to, co mówiła zasada tensegracji, co Krzysiu nawet w badaniach pokazywał. Niesie więzadło krzyżowe. Teraz mówię, naciśnij na więzadło krzyżowe. Póki będzie bolesne, to znaczy, że ta grupa wszystkich mięśni, co odchodzą od tego więzadła, będą wydawały się nim napięte. Będą napięte. Spróbuj zobacz wtedy taki mięsień, taki i taki, po kolei. I metodyka nauczania. Najpierw zobaczcie sobie, szukają te wszystkie rzeczy. Jedne, żeby wiedzieli dla Fezusa kąty tutaj. Mogą sobie poszukać, gdzie jest grzebienie, różnej wysokości, jak przebiegają, jakiej linii tu jest, zobaczcie, odtąd będzie ciągnął, dotąd na tej zasadzie. I teraz zobaczcie, to jeszcze, dlaczego taka strzałka? Jak ja tak wezmę, pociągnę, no to słuchajcie, co z tym mięśniem się dzieje? No przemieszcza, no to on musi co mi się napiąć, no bo będzie się poprzez skórę, poprzez mięsień trapezius, tak? Czyli jeżeli ja za mocno zrobię ten trapezius, to niestety, zobaczcie, co mi się tu dzieje, tak? Oczywiście punkty na innych, oczywiście tutaj. Słaby tam światło jest tutaj. Tak samo pozostałe, dźwigacze, scaleni, lędźwiowy ucinek. Która warstwa jest, która dla niej? Oni sobie mogą rysować, patrzeć sobie. W technikum masażu jest bardzo dużo godzin do tego, żeby tego nauczyć. Zobaczcie, i macie mieć myśli. Pokazywać sobie. I teraz to, co wczoraj Waldek, poszukałem sobie. Pokazuję. Na nodze. Jeżeli mam na nodze, to zobaczcie, co wezmę teraz. Kredkę. Granica powięzi. Zaznacz. Potem będziesz widział. Zobacz, zrobię sobie dla piszczelowego. Tu idzie jedna krawędź, a tu idzie druga. Co robimy na zajęciach? Mówię, proszę zrobić krawędzie mięśnia piszczelowego dla powięzi takiej. Pokażę wam później. Oni robią. Odkształt teraz mięsień. Jak ma zrobić mięsień? No wie, że może piszczelowy przed nim nie złapie palcami dłonią. Takim typowym, chociażby szczypczykowym, czy jakby, wszystko jak się nazywa. Tylko musi co zrobić? No tym rolowaniu chociażby, zwijaniu. Mówię, zobacz, przyczep jest tu i tu, czyli dla przyczepu co zrobisz? No rozcieranie. Czy zrobię kierunek do dołu, czy do góry, to na początku nauczania nauki tam poszczególnych technik, to oni się potem dowiedzą w jednostce chorobowej. Przy badaniu, tu będzie naderwane coś, no to ja nie wolno mi robić, słuchajcie, w tą stronę, co? W kierunek urwania, który był dla mięśnia? Nie, w tą drugą stronę. Pobudzanie takie jest też dobrą rzeczą, bo ta blizna, która powstaje, to ona powoduje to, że włókna kolagenowe porządkują się, układa się. Oczywiście to trwa gdzieś więcej 120 dni. To jest kupę. Jak jakiś zawodnik wcześniej wychodzi, ma naderwane z niezawodnik, bierze to na własną powierzchnię. Tutaj dziękuję za uwagę i my również dziękujemy, a mianowicie my tutaj z Lucynką, Kocury i jeszcze tutaj nasi studenci, kociaczki, które są właśnie z tej szkoły. Dziękuję bardzo, można tą metodę nauczania naprawdę rozumieć. Nie ma żadnego problemu. Chcę wam jedną rzecz na to, co zwracaliśmy wcześniej w przedmowach. Przy rozcieraniu. Oni już wiedzą, bo co? Zróbcie mi rozcieranie brzegu przyśrodkowego prawej łopatki. Teraz zobaczcie, co robią. Opierają się o stół, między innymi dlatego, żeby odciążyć odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Zobaczcie, co robią. Najpierw ruch posuwisty, potem robi ruch spiralny. Nie umawiałem się z nimi, uwierzcie mi tu na dzisiaj, tylko ja ile razy tłumaczę, zrób od najmniejszego bodźca. Oczywiście możemy mieć coś takiego i pokazujemy wtedy. Zrób ruch posuwisty, bo nie ma, tak, żebyś od razu dużym, silnym bodźcem. Teraz druga rzecz. Jeżeli skóra będzie się za bardzo przesuwała, co mogę zrobić? Przytrzymać sobie tą skórę. Myk. Jeżeli jest bolesne, spróbuj tak. Bo tak może będzie za duże odkształcanie. Jeżeli wezmę w ten sposób, jest mniejsze. Dobrze, to teraz ja mogę sobie, bo zobaczcie, to jest duże przesunięcie. Teraz zróbcie brzeg boczny łopatki. Odkształcanie. Zobaczcie, czym będą robili. Powierzchownie. A teraz zobaczcie, dalej sobie, dalej przemieszczajcie, tak, układają dłoń w pionie, tak, a teraz zróbcie to opuszkami palców. Nie mówię, który, czy jednym, czy drugim, ok. Ja mogę powiedzieć, a wejdźcie w struktury głębsze, co wezmą, bardziej co wam mówię wtedy, palce mają być ustawione w pionie, w poziomie jest, to co tutaj było, padło pytanie, czy ja wiem, czy to jest głaskanie powierzchni. Jak będzie głaskanie głębokie, to ja sprawdzę sobie od razu na, między innymi na skórę prostowników, czy rozcieranie. O, zobaczcie. Nazywane tutaj w technikach głębokich haczykowanie. Niech będzie jak chce nazywane.
Ja wiem, że ona ma to zrobić. I zobaczcie, dlaczego nie robi to w tą stronę? No bo zobaczcie, co się dzieje w tą stronę. Jak sobie jeszcze, co wam zawsze mówię? Trzymaj sobie i sobie tak odkształć, tak? Teraz zróbcie mi talerz miednicy po prawej stronie. Zobaczcie, którą ręką robi. A teraz zobaczcie, jakby robiła tą ręką. Zobaczcie, co ja robię. Tu, swoją ranę, moją rączkę, zobaczcie, jak kaleczę. Zobaczcie. A jak ja zrobię tak, mogę zrobić kłębem kciuka. To jest mój ruch. Ale zobaczcie, to jest fizjologiczne, zobaczcie. Ale zrobię, zobaczcie tak. Czy ja tylko tak zrobię, zobaczcie, co ja, moja ręka leży na ciele, chociażby czy tu, czy na mojej ręce. Ale zobaczcie, co się zmieni. Powin się napina. Co ja muszę zrobić? Przytrzymaj sobie. I teraz sobie, zobaczcie, powierzchownie pójdę tak, mogę zrobić kciukiem. Teraz zobaczcie, co przy ruchu robię. Przemieszczam się tu. Żeby nie robić mi tego. To, co nawet w tym filmie amerykańskim widzieliście. Zobaczcie, to. Tu sobie...